Przyszły mi bakulgany, na razie to będzie tylko unboxing, nie będę pokazywał, otwierał ich, tylko na razie zawartość paczki sama. No, i Chińczyk zgrabnie zamontował, także się karty powyginały. Niezły w tym jest, kulka na kulce. Wyciągamy i sprawdzimy, czy wszystko jest. Dwa są w takich przeźroczystych woreczkach, a reszta raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jest w szarych woreczkach. Wyciągamy z woreczków, zapakujemy sobie te karty. Kartę siły jakąś i tu jakąś kartę ognia. No tu mamy zwykłą kartkę, ona nie jest magnetyczna, czyli że są dwie. Tu jest jakiś lew Hydranus. No tej kulki na razie nie będę wyciągał, tylko chciałem karty wyprostować. Przy recenzjach będę otwierał to weź sobie do mojego dla zabawy otworzę. To powinno być chyba Minotaur. Hydramatutar, dwie karty, Minotaur Ultra. Mam jakieś DNA i karta siły. Tu mamy zatem tagowanego tego bączka. Się przykleja i mamy taką kulkę i damy go na DNA. Otworzył się czerepem do góry. Jakieś takie dziwne. Próbujemy znowu zawinąć w kulkę. Nie jest to nazbyt proste, jak widać.
trzeba zakręcić te tarcze. Kurde, zawsze się albo noga, albo coś wyciśnie. To się jeszcze musi schować. Na początku nie chciał wyjść. Teraz nie chcę się schować. Dobra, teraz jest git. Odpalimy go jeszcze raz. Nie wiem. Co za idiota wymyślił, żeby na głowie mu umieścić. Przez to tarcza się nie otwiera. Zostaje na nogach. No i to tyle w przyszłości. Będą więcej recenzji.